W ostatnim materiale opowiadałem Wam o cechach mężczyzny, które sprawiają, że jest on interesującym mężczyzną. Bardzo wam dziękuję za wszelkie komentarze, które pojawiły się pod tamtym filmem, bo jest już ich naprawdę sporo i myślę, że są one bardzo ciekawą wskazówką dla mężczyzn, którzy zastanawiają się nad jakimi cechami pracować, żeby stać się bardziej atrakcyjnym mężczyzną. Myślę, że te komentarze są również bardzo ciekawą wskazówką dla kobiet, które zastanawiają się, jakich cech szukać u mężczyzn, na jakie cechy zwracać szczególną uwagę. Dlatego bardzo wam wszystkim za te komentarze pod tamtym materiałem dziękuję i wydaje mi się, że warto pociągnąć dalej ten temat. Warto skupić się na pewnych cechach, ale też na zachowaniach mężczyzn, i dlatego w tym dzisiejszym materiale opowiem Wam o takich trzech zachowaniach, które można powiedzieć, że skreślają pewnego mężczyznę już na samym starcie. Kiedy te zachowania się pojawiają, są one świadectwem takich dużo głębszych problemów. Często problemów z dojrzałością emocjonalną danego mężczyzny, i może Mogą one świadczyć o tym, że dany mężczyzna naprawdę nie myśli na poważnie o tym, żeby stworzyć jakiś związek, i że jeżeli nawet będziemy próbować zbudować taki związek z takim mężczyzną, to będzie ono, to budowanie związku będzie bardzo trudne. I niestety te zachowania, które dzisiaj omówię, są bardzo powszechne. Są powszechne, a dodatkowo wiele osób nic z tymi zachowaniami nie robi, ponieważ są one dosyć wygodne. Dlatego, jeżeli jesteś kobietą, to Słuchając tego materiału, patrz tutaj na te zachowania jako na sygnały ostrzegawcze, które mogą ci pokazać, że jednak mężczyzna, z którym próbujesz budować związek, nie jest takim do końca dobrym kandydatem na kogoś, z kim warto budować ten związek taki długoterminowy. Natomiast jeżeli jesteś mężczyzną i oglądasz ten materiał, to zastanów się, czy przypadkiem ty nie popełniasz takich błędów i czy ty nie zachowujesz się właśnie w taki sposób. Słuchając tego dzisiejszego materiału, zastanówcie się jeszcze, jakie inne zachowania mężczyzn są dla Was alarmujące. Jakie zachowania w przypadku mężczyzn Wam przeszkadzają i jakie zachowania mężczyzn sprawiają, że tracą oni atrakcyjność. Pierwsze zachowanie. Na które chciałbym Wam zwrócić szczególną uwagę, to wchodzenie w rolę ofiary. I wydaje mi się, że nie ma, naprawdę nie ma nic męskiego w ciągłym użalaniu się nad sobą i nad własnym życiem. Niestety, wielu mężczyzn w dzisiejszym świecie wchodzi w rolę ofiary. I tacy mężczyźni wydają się właśnie skrzywdzeni przez życie, skrzywdzeni przez szefa, skrzywdzeni przez inne kobiety, które pojawiały się właśnie w ich życiu. Tacy mężczyźni też mówią o tym, jak bardzo zostali skrzywdzeni przez swoich rodziców, przez swoich nauczycieli, przez kolegów, koleżanki, rówieśników itd. Oni naprawdę mają masę różnych powodów do tego, żeby narzekać i użalać się nad swoim życiem. I to właśnie z takimi mężczyznami związek jest bardzo trudny, ponieważ tacy mężczyźni szukają w tym związku wybawienia, tacy mężczyźni szukają zadośćuczynienia za wszystkie swoje krzywdy, których doznali w przeszłości i chcą, żeby ktoś, kto będzie z nimi w związku, te wszystkie krzywdy im wynagrodził. I tutaj, jeżeli jesteś kobietą, to dwa razy się zastanów. Jeżeli chcesz wejść w związek z osobą, z mężczyzną, który jest w tej roli ofiary, który szuka kogoś, kto mu wszystkie te winy z przeszłości, różne krzywdy z przeszłości wynagrodzi, bo pamiętaj, że związek z taką osobą będzie bardzo trudny, bo ty nigdy nie będziesz dawała z siebie wystarczająco dużo. I właśnie dlatego warto uważać na osoby, na mężczyzn, którzy wchodzą w taką rolę. Rola ofiary. Warto jednak wiedzieć, po czym poznać taką mentalność ofiary, jakie mogą być te sygnały alarmujące o tym, że dany mężczyzna ma taką mentalność ofiary. Przede wszystkim chodzi tutaj o to, że taki mężczyzna ciągle użala się nad sobą i użala się nad swoją przeszłością. I to wydaje nam się zrozumiałe, ale taki mężczyzna nie tylko uskarża się na to, co w jego życiu się przydarzyło wcześniej, ale też ma takie czarne myśli odnośnie przyszłości. Że on narzeka nie tylko na swoją przeszłość, ale narzeka już na swoją przyszłość, która jeszcze jest przed nim, natomiast on nie ma poczucia, że kontroluje swoje życie. Bo właśnie on ma takie ogromne poczucie bezsilności, że stracił całkowicie kontrolę nad swoim życiem, że ogólnie to wszystko by mu się w życiu udało, gdyby nie sytuacja zewnętrzna. On uwielbia szukać kozła ofiarnego, czyli zrzucać winę na kogoś innego na sytuację, ale nigdy tej winy nie brać na siebie. Natomiast związek z taką osobą bardzo często się zmienia właśnie w to, że to ty jesteś tym kozłem ofiarnym, że on by odniósł sukcesy, natomiast przez ciebie nie może tych sukcesów odnosić i ty stajesz się jego główną wymówką, że to właśnie przez ciebie nie może być szczęśliwy. Taka osoba z mentalnością ofiary wydaje się kimś, kto wpada z deszczu podrynne, czyli z jednego złego zdarzenia. Idzie do kolejnego złego zdarzenia, w kolejne złe zdarzenie się angażuje, natomiast taka osoba zupełnie nie widzi tego, że to jest jej wina, że wpada z deszczu pod rynnę, ponieważ podejmuje szereg niewłaściwych decyzji, jednak nie czuje się odpowiedzialna za te wszystkie decyzje. I taka osoba z mentalnością ofiary nie potrafi przerwać takiej spirali narzekania. Taka osoba zaraża innych tym narzekaniem, bo naprawdę bardzo łatwo jest narzekać w obecności osoby, która nie zna innego sposobu na rozmowę, tylko ciągle na coś narzeka, ciągle na coś się uskarża. I tu warto pamiętać, że życie z osobą z mentalnością ofiary jest naprawdę trudne i przykre, ponieważ takiej osoby nic tak naprawdę nie potrafi ucieszyć. Taka osoba jest ciągle zestresowana, żyje w takim ciągłym lęku i dlatego nie potrafi czerpać radości z życia. I to właśnie ten lęk, te wszelkie obawy, ten ciągły stres, to wszystko po prostu zabija inicjatywę w związku z taką osobą i ty możesz być jako partnerka tego mężczyzny właśnie z tą mentalnością ofiary, możesz podejmować inicjatywy. Natomiast on będzie te wszystkie inicjatywy zabijał, a dodatkowo on nie będzie miał swojej inicjatywy, bo osoba z mentalnością ofiary nie wierzy w to, że jak podejmie jakąś inicjatywę, to to cokolwiek zmieni w jego życiu. Pamiętajmy jednak, że ta mentalność ofiary bywa bardzo wygodna, ponieważ w wielu trudnych sytuacjach poprzez tą mentalność ofiary nie trzeba brać na siebie odpowiedzialności za różne swoje porażki i różne swoje błędy. Taka mentalność ofiary bywa również wygodna, ponieważ taki mężczyzna właśnie w ten sposób może zwracać na siebie uwagę, może tutaj oczekiwać współczucia od innych osób, może właśnie nie brać odpowiedzialności za swoje błędy, albo po prostu może być takim sprytnym manipulantem, bo niestety wielu mężczyzn wykorzystuje tę rolę ofiary do tego, żeby manipulować kobietami. I podsumowując, to pierwsze zachowanie, czyli wchodzenie w rolę ofiary, tą całą mentalność ofiary, oczywiście to jest wygodna rola. Wchodzenie w rolę ofiary bywa wygodne, bo ma wiele korzyści dla tej osoby, która tak robi, dlatego tak trudno się z tego wydostać, trudno cokolwiek tutaj zmienić. Natomiast musimy przyznać sobie szczerze, to nie jest postawa atrakcyjna i warto z nią walczyć, bo kiedy przepracujesz tą. Postawę ofiary, to mentalność ofiary, to bardzo wiele możesz nauczyć się o sobie. Drugi rodzaj bardzo mało atrakcyjnego zachowania ze strony mężczyzn, związany jest z takim brakiem kontroli nad sobą. I chodzi tutaj o taki brak umiejętności kontrolowania własnych impulsów. Czyli mężczyzna, który tego nie potrafi, nie potrafi zapanować nad wybuchami swojej złości, nie potrafi zapanować nad agresją fizyczną, albo agresją słowną, taką agresją psychiczną, bo z agresją fizyczną nie mamy problemu, żeby sobie ją wyobrazić. Natomiast ta agresja, Agresja psychiczna, agresja, agresja słowna to jest bardzo często podcinanie skrzydeł, krytykowanie, wpędzanie w poczucie winy, mówienie w złości czegoś, co ma zaboleć tą drugą osobę. I musimy wiedzieć, że ta agresja psychiczna może przybierać tutaj różne oblicza, natomiast jest również niebezpieczna, bo ona często jest świadoma, jest kierowana na drugą osobę po to, żeby ją po prostu zranić. Taki mężczyzna, który ma problemy z kontrolowaniem siebie, ma również skłonność do nałogów. Może być to skłonność do alkoholizmu, skłonność do hazardu. Dodatkowo taki mężczyzna realizuje albo próbuje realizować swoje potrzeby seksualne za wszelką cenę. Czyli jeżeli jego partnerka odmawia mu w danej sytuacji, źle się czuje, czy na przykład dla niej w tym etapie związku jest za wcześnie na takie zbliżenie, to taki mężczyzna za wszelką cenę i tak będzie realizował te swoje potrzeby seksualne. I może na przykład ciągle flirtować z innymi kobietami, może sięgać bardzo często po pornografię, może wręcz korzystać z usług prostytutek, może cały czas siedzieć na portalach randkowych, a więc. Bez względu na wszystko, na to, co dzieje się w jego życiu związkowym, na to, że próbuje budować związek z jakąś kobietą, to on i tak za wszelką cenę będzie te swoje popędy seksualne próbował rozładowywać i nie będzie liczył się z tym, że może w ten sposób zranić osobę, z którą próbuje budować związek. I problem takiego mężczyzny głównie jest w tym, że on z tego swojego braku kontroli próbuje zrobić taką filozofię swojego życia. Może mówić coś takiego: Ja mam taki trudny charakter albo ja już taki jestem i ja się po prostu nie zmienię, albo może mówić, mężczyźni mają swoje potrzeby i po co się ograniczać, albo może wręcz mówić, trzeba cieszyć się życiem i dlatego właśnie ja taki jestem. I to naprawdę bardzo wygodne podejście do życia, kiedy ktoś kieruje się z takimi swoimi chwilowymi zachciankami, a później nawet nie ma. Takiej świadomości, że musi przeprosić nas za swoje zachowanie, bo przecież wystarczy, że powiem: Ja już taki jestem, zaakceptuj to, jaki jestem. Czyli to jest jego filozofia życia, że on kieruje się swoimi impulsami, nie potrafi nad nimi zapanować, a później nawet nie musi za to przepraszać, bo przecież on taki jest. To świadczy o dużej niedojrzałości emocjonalnej, o tym, że dany mężczyzna nie potrafi kontrolować swoich impulsów, swoich emocji i ogólnie swojego zachowania, że patrzy na życie w bardzo krótkiej przyziemnej perspektywie. I taki mężczyzna bardzo często nawet nie zdaje sobie sprawy, że rani bliską osobę tym swoim zachowaniem, tą swoją postawą. I tacy mężczyźni bywają skrajnie nieodpowiedzialni, pomimo tego, że nie są już odpowiedzialni tylko dla się, za siebie mogą być na przykład mężem, mogą być ojcem to podejmują zbyt duże ryzyko, mimo tego że od ich działania, od ich decyzji zależy też życie innych osób i to, w jaki sposób te osoby później będą musiały mierzyć się z tymi decyzjami, często bardzo głupimi decyzjami, które oni w tym momencie pod wpływem impulsów podejmują. Taki mężczyzna, który ma problem z kontrolowaniem swoich emocji i z kontrolowaniem swoich zachowań, bardzo często jest ba taki sztywny w swoich poglądach i za wszelką cenę walczy o to, żeby pokazać Ci, że to jego zachowanie jest całkowicie normalne. I mówi coś takiego: no przecież tacy są już faceci, wszyscy faceci są tacy sami, a ci, którzy mówią, że są inni, to po prostu kłamią. I kiedy takiemu mężczyźnie pokazujesz, że. Coś jest nie tak, że on ma jakieś problemy z tym swoim zachowaniem, z kontrolowaniem na przykład swojej agresji, to on albo jeszcze bardziej wybucha ze złości, albo się wręcz wycofuje. Pojawia się tutaj na przykład karanie ciszą. I kiedy ktoś próbuje takiego mężczyznę zachęcić do pracy nad sobą, do tego, żeby zastanowił się nad swoim zachowaniem, nad tym, jak może nad tymi swoimi wybuchami agresji i złości zapanować, albo że powinien skorzystać z pomocy specjalisty, to taki mężczyzna macha ręką. I Lekceważy taką osobę, która zachęca go do pracy nad sobą, do zmiany. I taki mężczyzna bardzo często wierzy, że żadnego problemu on nie ma, że on w życiu kieruje się impulsami i jemu jest z tymi impulsami dobrze. Z tym, że żyje pod wpływem chwili, jemu jest z tym po prostu bardzo dobrze i wygodnie. A jeżeli ktoś zarzuca mu to, że ma problem, to on raczej stara się pokazać tej osobie, że on taki już jest i jeżeli ci to zachowanie przeszkadza. To zupełnie nie musisz utrzymywać z nim kontaktu. Mimo tego, że na przykład jest zaangażowany z taką drugą osobą w związku, to mówi jej, no jak Ci się nie podoba, to zawsze możesz się wyprowadzić. Czyli świadczy to o takiej ogromnej niedojrzałości emocjonalnej danej osoby, która nie potrafi zapanować nad swoimi emocjami, zachowaniami, impulsami, tylko po prostu kieruje się w życiu tym, co pojawia się akurat w jej w głowie i Kieruje się pod takimi sytuacjami, które pojawiają się w jej życiu, i nie potrafi przewidzieć tego, jakiej ta chwilowa decyzja wpłynie na jej życie oraz na życie jej partnera, partnerki i innych osób z jej otoczenia. I tu warto podkreślić, że takie pracowanie nad samokontrolą, nad kontrolą własnych emocji, to wyzwanie dla prawdziwych mężczyzn. Kiedyś nawet mówiło się o tym, że to jest praca nad kształtowaniem własnego charakteru i każdy kto chce zapanować nad sobą, nad swoimi impulsami, powinien właśnie ten charakter kształtować i to jest właśnie cecha, która może być atrakcyjna. Natomiast działanie właśnie pod wpływem tych wszystkich impulsów naprawdę nie jest atrakcyjne i naprawdę jest mało męskie. Trzecie zachowanie, które chcę Wam dzisiaj omówić, dotyczy sytuacji, kiedy Ty nie możesz liczyć na tego mężczyznę w ważnym, kluczowym momencie. Czyli nie jest to osoba, na której można polegać. I ten punkt dotyczy głównie takiego egoizmu, takiego myślenia tylko i wyłącznie o własnych potrzebach, o czubku własnego nosa. I każdy, kto oglądał materiały na temat narcyzów i ich takiego sposobu zachowania, doskonale wie, co mam na myśli, kiedy ktoś kieruje się tylko i wyłącznie własnym interesem i nie dostrzega tego, że inne osoby mogą w danej sytuacji mieć jakieś potrzeby. I najłatwiej będzie mi to wytłumaczyć na takiej sytuacji, na historii, którą chcę ci opowiedzieć. I ta historia dotyczy pewnej kobiety, która przejrzała na oczy i zobaczyła w pewnym momencie, z kim tak naprawdę próbuje budować swoje życie, swój związek. I historia zaczyna się w ten sposób, że jej partner, tej kobiety, o której chcę ci opowiedzieć, był w pracy, a ona odebrała bardzo smutny telefon. Jej mama zachorowała i potrzebowała jej mama wsparcia. Nie do końca było wiadomo, czy to jest coś poważnego, czy to jest tylko chwilowa słabość. Ogólnie pojawiło się dużo wątpliwości, dużo stresów. I ta kobieta, która odebrała telefon o chorej mamie, biła się z myślami, właśnie była zestresowana i czekała na wsparcie swojego partnera, który już zaraz miał wrócić z pracy. No i on wrócił, wysłuchał jej tak bardzo szybko, po czym rzucił, że to bardzo przykra sprawa. Następnie wziął swoją torbę i poszedł na trening. A tą kobietę zamurowało, że jej partner nawet na chwilę nie pochylił się nad problemem, który dla niej był bardzo poważny to była dla niej bardzo trudna sytuacja i ona liczyła na wsparcie z jego strony. Liczyła na przykład na to, że on zaproponuje, że może pojedziemy do twojej mamy, upewnimy się, czy wszystko jest w porządku, co jej trzeba, jak jej pomóc, albo nawet jeżeli nie będzie miał ochoty jechać z nią do tej jej mamy, to chociaż podrzuci ją na pociąg, żeby ona sama mogła jechać, że on wyjdzie z jakąś inicjatywą, że pokaże, że ta sytuacja również jest dla niego ważna. Natomiast on miał umówiony trening, i on po prostu posłuchał, wyszedł, tak jakby nigdy nic, jakby dla niego to był zwykły dzień. I ona dopiero dostrzegła, że on całkowicie ją zignorował, zignorował jej problemy, jej zmartwienia i że nie potrafi jej wspierać w takich trudnych sytuacjach. I ona zaczęła sobie przypominać wcześniejsze momenty, w których on zachował się dokładnie tak samo, że był skupiony tylko na sobie i ignorował jej potrzeby, jej zmartwienia na całej linii. I pewnie się nie zdziwisz, jak ci powiem, że ten związek nie przetrwał, że ona zdała sobie sprawę, że nie może liczyć na tego mężczyznę w różnych takich trudnych sytuacjach, i aż ciarki jej po plecach przechodziły, kiedy pomyślała, że miałaby budować w przyszłość z takim mężczyzną, albo że miałaby mieć dzieci z tak nieodpowiedzialną osobą, która nie potrafi wyjść i skupić się na czymś innym niż czubek własnego nosa, bo on realizował swoje potrzeby. I nie słuchał tego, co dzieje się dookoła, czy inne osoby mają jakieś problemy, jeżeli był nastawiony na ten swój cel, na to, żeby realizować jakieś swoje plany, które już miał i tych planów nie chciał zmieniać. Bo pamiętaj, że kiedy pojawia się problem z tym, że partner nie potrafi wspierać cię w takich kluczowych momentach, ważnych dla ciebie sytuacjach, to zawsze pojawia się tutaj problem z poczuciem bezpieczeństwa w takiej relacji. I moim zdaniem, mężczyzna, taki prawdziwy mężczyzna, powinien wiedzieć, kiedy odpuścić sobie, kiedy zmienić swoje plany, aby pomóc bliskiej osobie, albo też, kiedy realizować swoje plany za wszelką cenę, mimo tego, że różne rzeczy dzieją się dookoła. I chodzi o to, że prawdziwy mężczyzna powinien mieć takie dobre wyczucie sytuacji. I to jest ważne. Ten mężczyzna z tej historii nie miał wyczucia sytuacji, nie zdawał sobie sprawy. Że ta jego partnerka przeżywa takie trudności, bo nawet nie miał czasu na to, żeby wsłuchać się w jej problem, żeby zobaczyć ten problem z jej perspektywy, zobaczyć jej obawy, lęki o zdrowie tej mamy. Natomiast on był skupiony tylko i wyłącznie na sobie, nie chciał się tutaj otworzyć na te problemy partnerki. Dlatego, jeżeli jesteś mężczyzną i słuchasz tego materiału, to pamiętaj, że to wyczucie sytuacji to jest coś, nad czym warto popracować, ponieważ trzeba wiedzieć, kiedy odpuścić, a kiedy za wszelką cenę realizować swoje plany i kiedy musisz zwrócić większą uwagę, na to, co dzieje się w Twoim otoczeniu z osobami, które są dla Ciebie bliskie. Bo nie ma nic gorszego niż sytuacja, kiedy w związku traciły poczucie bezpieczeństwa właśnie dlatego, że nie możemy na kogoś liczyć w takiej trudnej sytuacji, w której naprawdę potrzebujemy wsparcia takiej bliskiej osoby. A więc podsumowując, jakie zachowania mężczyzn mogą być alarmujące, albo jeżeli jesteś mężczyzną, to jakich zachowań lepiej unikać? Przede wszystkim warto unikać tej mentalności ofiary, wchodzenia w rolę ofiary. Wiem, że to dla wielu osób bywa wygodne, jednak, kształtując swój charakter, lepiej wyjść z takiej roli ofiary, lepiej wziąć odpowiedzialność za swoje błędy, porażki, niż ciągle użalać się nad sobą i żyć z taką mentalnością ofiary. A dodatkowo zatruwać w ten sposób życie innym. Druga sprawa dotyczy braku kontroli nad sobą, czyli pracowanie nad kontrolowaniem swoich emocji, swoich impulsów to jest tak naprawdę też część kształtowania naszego męskiego charakteru. Bez takiego opanowania swoich impulsów, swoich emocji, bez wzięcia odpowiedzialności na siebie za swoje decyzje, też bardzo trudno być atrakcyjnym mężczyzną. Trzecia sytuacja dotyczy braku poczucia bezpieczeństwa, która wynika z tego, że nie możemy liczyć na osobę bliską w takich najtrudniejszych sytuacjach. I właśnie to zachowanie związane jest z tym brakiem, brakiem wyczucia sytuacji. Warto nad tym popracować, bo to jest ważny element takiego świadomego mężczyzny, który wie, kiedy odpuścić, a kiedy za wszelką cenę realizować swój cel. I tu na koniec pytanie do Was. Jakie jeszcze zachowania u mężczyzn uważacie za takie mało atrakcyjne, takie negatywne zachowania? Jakie Waszym zdaniem zachowania odpychają takiego mężczyzna od Was? I jakie zachowania sprawiają, że mężczyzna traci bardzo mocno na atrakcyjności w Waszych oczach? Dajcie znać w komentarzu, jakie zachowania Waszym zdaniem są negatywne właśnie w kontekście mężczyzn i jak. Dostrzegacie te sygnały ostrzegawcze, o których Wam tu powiedziałem, na temat tych trzech zachowań, które świadczą o takiej małej dojrzałości emocjonalnej danego mężczyzny i o tym, że dany mężczyzna nie za bardzo chce pracować nad sobą i że jest to osoba, która może nie jest do końca w tym momencie jeszcze gotowa na to, żeby stworzyć poważny związek.